Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest dość nietypowy film, gdzie będę bardzo, bardzo żałował tego, że go zrobiłem. Jeśli o mnie czegoś nie wiecie, dużo o mnie nie wiecie, ale jest pewna dolegliwość, w jakiej cierpię. Jest to taka pewna fobia. Otóż boję się wody, ale trzeba to wyjaśnić lepiej, bo są dwie fobie, które boją się wody. Jest akwafobia i telasofobia bodajże. I jaka jest różnica między nimi? Akwafobia jest w ogóle, że woda istnieje, że to jest samo, że strach przez byt, jaki jest woda. Ja mam telasofobię, która jest po prostu strachem przed głębokimi wodami i technicznie to też się na przykład właśnie takimi głębokimi wodami, gdzie po prostu nic nie widać i tego typu rzeczy. I między innymi ta fobia się też przestawia z grami, bo tam jest od cholery głębokiej wody. Więc na przykład Shadow of the Colossus, nie mogę w to grać, bo jest tam woda bardzo głęboka. Chyba najlepiej wyjaśni to klip, jeśli dobrze pamiętam, z jednego moich streamów, jak to wygląda u mnie. Wszyscy dobrze wiedzą, jak ja mam stosunek do wody w grach. I tego nie zmieniamy. Jezu, sama woda. Mogę nurkować, nie? It was at this moment that he knew. He fucked up. Shit! Fuck. Out, nie. Płyń do góry. Więc uwielbiasz wodę. Nie, nienawidzę wody. No więc dobra. Więc Pikselu, co w takim razie chcesz zrobić? Dlaczego chcesz zrobić dla siebie krzywdę? Otóż PlayStation od niedawna znowu wróciło ze swoją akcją Play at Home, gdzie dają różne giereczki za darmo. I ostatnio weszła jedna taka gra. Nazywa się Subnautica. Jeśli nie wiecie, co to jest Subnautica, Subnautica to jest Minecraft pod wodą. Dosłownie. Więc zagramy w niego. I mi się wydaje, że będę żałował tej mojej decyzji. Ale cóż, nie dowiemy się, póki się nie przekonamy, nie grając to. Więc dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Jeśli będziecie chcieli następnego odcinka, to 50 łapek w górę ma być. Więc gramy. Jedna taka rzecz. W Subnautica dosłownie grałem tylko raz w życiu. Zagrałem może przez, nie wiem, pół godziny. I cały czas byłem posrany, ale gdy tylko przeleciało coś nad moją głową, to się tak zesrałem, że wyłączyłem grę. O, szybko się włączyła. Press options, okej. Okay. Okej, już mam soundtrack. O Jezu. Uj. Nie chcę tego robić. Ja nie chcę. Dobra, wszystkiego się chyba dowiemy. Nie. Ja nie chcę. Ja tak bardzo nie chcę w to zagrać. Ja tak bardzo nie chcę, ale dobra. Spocznij nową grę. Teoretycznie chciałbym trochę na przetrwaniu, ale w sensie na swobodzie. Albo na kreatywnym, ale wolę nie. Dobra. Jedziemy, dobra. Nie ma co być. Nie ma co być mazgajem. Jedziemy. Dobra, naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować. Jak wspomniałem, będę żałować tej decyzji, więc żeby nie było, że oszukuję. O, co się dzieje? Nie wiem nic o tej grze tak w ogóle. Jak ja grałem, to jeszcze nie było całego aspektu historii. Ja grałem w jakąś alfę czy coś w tym stylu. Okej, okay, więc... Więc coś się robi. Z tego co rozumiem, nasz statek się rozbija. I lądujemy na jakiejś planecie, która jest cała pokryta wodą praktycznie. O. To nie wygląda dobrze. O Jezus Maria.
Ale aż po prostu... Nie, nie lubię tak, jak jest coś dosłownie z pierwszej osoby, jak jest gra i po prostu coś nam wpada na twarz, bo to mam po prostu taki odruch od razu, także za bardzo jestem zainwestowany w to. Okej, już chyba możemy... A po drugie, szkoda, że nie uprzejmy na opinii. Hej, weźmiemy gaśnicę. Okej, musimy ugasić pożar. Okej. Uwaga. Mamy kontrolę już. Trochę mamy w trybie awaryjnym. O. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Okej. Zagrowych, okolicznościach. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal. Okej, już wiem. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Okej, rozumiem. Alien World, keep alive. Dobra, okej, I get it. Test obwodów nie... Test obwodów, system nieudany, system drugorzędny włączone, radio włączone, transmisja sygnału SOS nieudana. Pływaki rozłożone, integralność kadłuba w normie, okej. Przynajmniej dwie z tych rzeczy brzmi dobrze. Fotowoltaiczne ogniwo energetyczne 25 na 25. Składam, że to znaczy, że to jest dobrze. Fotowoltaiczne ogniwo energetyczne 25 na 25. To jest uszkodzone chyba. Naprawczego nie mam narzędzia. Naprawczego mam tylko. Otwórz schowek. O, mam tu jakieś fajne rzeczy. Flora, kostka odżywcza. No mi się przyda, moje mam jedzenia i przefiltrowana woda. Na razie gaśnicę... O Jezu. Menu to jest strasznie dziwne. Pewnie powinienem to grać na PC, nie, ale... Co to jest fabrykator? Fabrykator. O! To jest pewnie do tworzenia... To jest pewnie mój crafting table. Tak, będę trochę to porównywał do Minecrafta, bo tylko to... Jak umiem. Okej, może... Naprawdę nie chcę wychodzić. Uszkodzone radio. Nie mam narzędzia naprawczego, więc trochę... No, chyba nic nie możemy zrobić, tylko wyjść po prostu. Fabrykator apteczek, okej. Chyba trzeba wyjść. Zero human life signs detected. Okej, wszyscy umarli. O nie! O nie! Ja nie chcę tego robić autentycznie. O fuck. O fuck. Nie, ja się zesrał. Nie. Wracam. Ale co ja mam w ogóle Ej, ale chwila, moment, bo wyjdź z kapsuły ratunkowej. Nie! Okej, więc widzę, że mamy licznik wody, znaczy tego tlenu. Okej, tu mamy naszą bazę. Przepraszam, jeśli będę tutaj bardzo klnął, ale to jest dla mnie... To rozbity fragment. Okej, coś tam mam. Coś tam złom. Co to było? Oksygen. O.
Ja się autentycznie pocę. Ręce mi się trzęsą. O Jezus ma. O Jezu. Przecież. Ale soundtrack jest cool strasznie. Muszę przyznać. Okej. Okay. Pójdźmy sobie tutaj. Tu nic nie ma. Nie. Ja. No i właśnie to jest najgorsze. Ja nie wiem, czy to jest dźwięk wody, czy to jest dźwięk, bo coś przepływa. I ja się autentycznie boję. Już widzę, że zachodzi chyba... W ogóle gdzie tu jest słońce jakieś, coś, no... Zakładam, że to jest słońce, no bo tu jest jasno. Czy to w ogóle jest cykl dnia i nocy? Zakładam, że tak chyba. Co mi się nie podoba za bardzo. Mogę jakoś się przesypać? Przesypiać coś, tak, by the way? Bo ja nawet nie wiem, co mam zrobić na dobrą sprawę, tak? Zostałem wrzucony i tak trochę nie ogarniam. No mam ten złom, co nie? Widziałem parę filmów z tej gry i... Nie mówiąc brzydko, za każdym razem po prostu się srałem. I autentycznie zachodzi noc, bo jest ciemniej pod wodą. A ja nie mam żadnej możliwości się przespać. Ani nic. To mi się nie za bardzo podoba. Teraz cheatuję. Zdejmę słuchawki. I to może być łatwiejsze dla mnie, bo nic nie słyszę. Wiem, że to jest trochę takie, no wiecie, cheatowanie i tak dalej. Zjedz coś, oh fuck. Wiem, że to jest lekkie cheatowanie. Ale... Mam to w dupie, to jest mój film. To wydaje mi się być... Ja... Bo to jest właśnie o to chodzi, że ja po prostu się nawet sram... wyjść na górę, bo boję się, że coś po prostu mi przepłynie... i już się zasram. Już się zesram. Ja już... Majty pełne są, no... Kurde. A, to się nie stakuje w ogóle, okej. Dlaczego nie mogę w tej grze skakać? Chyba, że mogę, tylko ja nie ogarniam. Dobra, strzałki nic nie robią. R1, L1, R2, L2. A, to otwieram tym. Nie chcę wziąć apteczki. A, mogę zrzut ekranu robić nawet. Spanio. Nie wiem, po co mi to, ale... Mogę trójkątem skakać! Let's go! O! Wstaje dzień! Dobrze! Co to jest? Może to są jakieś kawałki... góry? Naprawdę denerwuje mnie, że coś tam jest. Że widzicie tą parę? Że coś tam jest i to się... I to mi zakrywa trochę. I nie wiem, czy to jest dziura po prostu, czy coś się gliczuje. Dobra, schodzimy. Dobra, schodzimy. Let's go. O Jezu. Dobra, sprawdzamy. Na dobrą sprawę, jak już się jest, podgląd nie jest aż tak źle, bo z samego tego faktu, że jakby za bardzo tego nie widać, jak się zignoruje fakt, że jest się pod wodą, to jest całkiem spoko. O Jezu, o nie. Ale ja... Faktem jest tu gorąco, przyznam. Zaraz się utopię. Jest tu gorąco, przyznam. Ale szczerze nie jestem nawet w stanie powiedzieć, czy jest mi gorąco tylko dlatego, że w to gram, czy jest mi gorąco tylko dlatego, że jest gorąco po prostu.
Dobra, ja coś tutaj znalazłem wcześniej, więc będę tym szlakiem jakby szedł. Bo nie wiem tak na dobrą sprawę, co ja mam zrobić. Okej, tu jest jeszcze jakiś złom. Ja już sobie znajduję tylko złom, a fajnie by było na przykład ten silikon czy coś ze zborga ogarnąć se. O! Grzybki! Zajebiście, coś w końcu nowego znalazłem. Wracam na podlen. Wracam pod len! Dobra, co dzięki temu mogę zrobić? Osobiste, sprzęt. Zakopujność ciała, buta, aha. Czyli to jest jakiś tam upgrade. Okej, okay, czaję. Co to mi za bardzo dużo nie dało. Że mam te grzybki teraz. Mam ten sprzęt i w sumie tyle. Czy ja te grzybki mogę zjeść? O Jezus Maria. Kwasowy miąż. Czyli ja tego nie mogę zjeść. To mi próbuje ci powiedzieć, że ja tego zjeść nie mogę. Okej. Okay. Wypieprzyło pół kadłuba. I oczywiście to jakimś cudem przed... A! Coś tu jest. O! Halo, kamera. Inne PDA. Fragment czegoś tam. Narzędzia naprawczego, ja, ale ja nie mam narzędzia naprawczego. Czego wy ode mnie ludzie oczekujecie? Nie! Nie zamyk! A dobra. Już taki posrany byłem, że o Jezu. O nie, teraz zginę na pewno. 3. I zdechnę sobie. Teraz. Chociaż nie! Na styk! Dobra, co ja znalazłem? Fajnie. Nic nie znalazłem. Pobrane dane. O jane. No nie chcę mi się tego czytać. O nie, o nie, o nie. Dobra. Trochę tutaj, bo tu są te. A ja wiem, że one są przyjazne. Przynajmniej tak mam, taką mam nadzieję. Więc jak nic im nie zrobię, to one nie zrobią mi nic. Teraz pytanie. O. Ej, mieliście być przyjaźni. Ja wam nic nie zrobiłem. Bo jakieś naszczali na mnie. O, a tu jest ten. Rybka z loga gry. Łypacz. Okej. Okay. Ja ciebie też. O! Srebro. Dobra, czyli ja takich kamyczków szukam. Dobry. Zaraz zdechnę. Ła! Ktoś mnie bije! Okej, teraz autentycznie zdechnę. Chyba, że sobie... Chyba, że tak wynurzę. Okej. Okay. Ale i tak sobie tu pójdę. Postępna degradacja rdzenia napędowego może doprowadzić do eksplozji akwantowej. Okej. Okay. Nie brzmi to dobrze. Nie założę tych słuchawek, za nic w świecie. Nie ma na to po prostu... Ogniwo energetyczne, okej. Okay. Nie ma na to opcji nawet, żebym założył to te słuchawki. Okej. Okay. Skanuj siebie. Samo stanu zakończone. Funkcja życia w normie kontynuowania obserwacji. Jakieś inne rzeczy skanować? Jakby, co ja mogę z tym skanerem zrobić? To jest dobre pytanie. I znowu jest zielono. Ciemno jak w dupie. Okej, ale gdzie są te... Mogę ciebie zeskanować? Grzyb kwasowy. Okej. Okay.
seek fluid intake immediately. Okej, muszę chlać. No i znowu jest zimno. Ja nawet nie ogarniam, co mam zrobić. Skończę rzeczy z tą wodą. Gaśnica, gaś się pożar. Jakbym kurde nie wiedział. Akurat ta planeta ładnie wygląda, tylko porusza się strasznie nienaturalnie szybko. Znaczy, zacznijmy od tego, że jest strasznie blisko nas. To jakby to jest taka trochę, wiecie, pierwsza rzecz. Taka. Ale cóż? Co ja poradzę tutaj? Kurde. Samo patrzenie na tą wodę jest dla mnie po prostu przerażające. W szczególności, że widać tam jakieś pływające gówna. Nie daj Boże, zaraz coś będzie... Wait. A nie, dobra, co tam jest nadal? Tak ledwie to widać. Już się zesrałem, że to zniknęło i takie... O kurde. No nie uzupełnienie płynów. No jak uzupełnienie płynów? Nie szczaj tyle, to nie będziesz musiał uzupełniać płynu. Ja nie mogę nic zrobić teraz. Przecież. Nie mam nic zrobić, wodę. Żywienie, woda. Składniki nieznane. No to typie, no to umrzesz sobie z odwodnienia, no Jezu no. Moja wina. Moja wina. Ty, ale wyobraźcie sobie, że jesteście na takiej planecie i jesteście kompletnie posrani, jeśli chodzi o wodę, no to zginiecie. No i szczerze mówiąc, chyba nawet bym wybrał to niż pierdzielenie się z pływaniem w tej wodzie. Chyba już bym wolał zginąć po prostu. Niż w takiej sytuacji się znaleźć. No ja bym umarł tutaj. Jakbym autentycznie się w takiej sytuacji znalazł. A teraz nie umrę, bo znaczy umrę prawdopodobnie z odwodnienia, ale nie mogę umrzeć, bo jest to tylko jeden odcinek i nie za bardzo mnie to będzie obchodziło nawet jak umrę. O nie. Chyba najśmieszniejsze jest póki co z tego, że przeżywam po prostu tak bardzo, po prostu każde wchodzenie do wody. Dla niektórych może się to wydawać, że o pizda po prostu, musi za każdym razem się przygotowywać, ale w ogóle skoro jest w zasadzie ciemno i nie będę tam właził, bo nie masz szans na to, to może opowiem w zasadzie dlaczego się boję wody. Tak bardzo. Znaczy mówię, samej wody to ja się nie boję, już zaznaczyliśmy to na początku filmu, że nie boję się samej wody. Tylko po prostu głębokiej wody. Jest to spowodowane dlatego, że jak byłem mały, to się topiłem. W każdym razie wyglądało to tak, że bawiłem się tam bodajże z moją siostrą i... nie pamiętam ile to miałem, chyba coś koło 8 lat miałem. Nawet jeśli nie, to nawet młodszy może. Bawiłem się z moją siostrą i... jakimś tam chyba naszym kolegą, czy tam kuzynem, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie. Bawiliśmy się właśnie tak przy wodzie, tak w piaskownicy, a tam była jakaś tam głębsza rzeka, to nie było morze czy coś. Broń Boże, to była po prostu taka głębsza rzeka. No w każdym razie, no małe dziecko to... No nie, na pewno nie dostawało głową, wiecie, ponad poziom wody, jak stało. W takim najgłębszym punkcie. No i co w związku z tym? No otóż po prostu się tak niesamowicie... Ale weź. A w ogóle zeskanuję tutaj, przecież mogę tu chyba skanować takie rzeczy. Okej, okay, nara. Krzesło obrotowe. Mogę skanować krzesło obrotowe. Okej. What? A, czyli ja muszę chyba drugi fragment znaleźć. Coś w tym stylu. O! Skutera.
A, czyli dzięki skanowaniu takich rzeczy, to ja będę mógł pewnie zbudować moje takie rzeczy. Okej, okay, to ma sens. A? Chyba to ma jakiś tam sens. Czy nie wiem właśnie czemu komputer pokładowy by tego nie miał po prostu. Choć w sumie z drugiej strony pewnie... raczej nie spodziewasz się, że twój statek po prostu zatonie, więc zakładam, że... Nie umarłem. Zakładam, że nie za bardzo myślisz o tym, że twój statek... O, i zaraz zginę. Bo nie wiem, jak się robi wodę odkażoną, przefiltrowaną. No cóż. Wezmę i zginę. Po prostu. No i tyle. Więc to by chyba było na tyle. Jakoś to zmontuję, żeby może by było trochę śmiesznie. To była Subnautica. Ja się zesrałem. No cóż, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie jeszcze, żeby wbić na Twittera mojego, na Discorda i jeszcze inne takie duperele. I dołączcie do miśków Pixela w Crash on the Run. Cześć!